Dzisiaj Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy odrzucili to wszystko, co może być nam przeszkodą, byśmy osiągnęli życie wieczne. To miejsce, które jest za mną, konfesjonał, często nam kojarzy się jako coś trudnego, jako coś, co człowiek musi zrobić, czasami nie chce bardzo. Ale tak naprawdę to miejsce, to jest miejsce, które otwiera nam bramę do nieba. Miejsce, które sprawia, że człowiek często przychodzi i mimo, że jest właśnie mu ciężko i bardzo źle, bo gdzieś tam sam siebie zawiódł, to może odejść tutaj z nadzieją, że Bóg to wszystko mu przebaczy, że Bóg to wszystko zabiera i daje mu nową szansę. Ale dzieje się tak dlatego, że otworzył przed nim swoje serce i pozwolił sobie przebaczyć. I myślę, że właśnie my często gdzieś tkwimy w naszych słabościach, w naszych problemach, bo po pierwsze gdzieś nie chcemy sami sobie przebaczyć, nie chcemy sami dać sobie szansy i boimy się, że tak naprawdę jak zrezygnujemy z tego, co złe robimy, to coś stracimy. I to jest problem, że my często w tym złym tkwimy, bo wydaje nam się, że strata będzie tak wielka, że nie będziemy potrafili jej uzupełnić. A Bóg w tym miejscu, w konfesjonale, chce nas przekonywać, że jeżeli zostawisz Mu to wszystko, co oddala Ciebie od Niego, co nas oddala od Niego, zostawimy, to On nie zostawi nam pustki w sercu, ale wypełni tą pustkę swoim miłosierdziem, tym przekonaniem, że jesteśmy kochani, tym przekonaniem i doświadczeniem, że On nas nigdy nie zostawi samymi, ale zawsze przy nas będzie. I zawsze będzie nam przebaczał i wypełniał to serce. Dlatego nie bój się zostawiać tego wszystkiego, co cię oddziela od Boga i pozwól Mu w ten sposób właśnie działać w swoim życiu. Wiem, że czasami po ludzku trudno tu przyjść, ale wtedy, kiedy po ludzku trudno, po Bożemu mogą się wydarzyć naprawdę wielkie i piękne dzieła. Tego Tobie życzę i sobie. Byśmy zawsze umieli się otworzyć na miłosierdzie, a zostawić to, co nas oddala od Niego.